Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym na moim kanale CFRXLCR22. Jak widzicie, seria Erengrad. Dzisiaj wsiadamy do kombajnu i jedziemy kosić na nowym polu. Ale ja dawno farminga tego nie grałem. 22. Ostatni raz 1 sierpnia odpalałem farminga. Dzisiaj mamy 2 września, a nawet u góry widać, piątek 2 września 2022, godzina 20:17. Ten film dopiero w środę widzicie, ale wiadomo, ja zawsze szybciej muszę mieć nagrany. No i pojedziemy za na GPS-ie, bo kombajn ma GPS-a. Ale jak będziemy mulczować, to już będziemy bez GPS-a. Na rękę sobie pojedziemy. To jest płotek, to trzeba jechać do końca. Trochę motowida sobie opuszczę, bo nic nie widać. A kierunki widać? Nie, są tak zaklejone, że... O, tam był gwiazd. Oczywiście jeszcze jest jedynie czarnego. Widzę, że mam bardzo dobre ustawienia farminga. Bo przy nagrywaniu mam 60 FPS. Chyba, że optymalizację tej gry poprawili, bo aktualizacja była 1.7 ostatnio, więc nie wiem. Bo tak przed aktualizacją miałem po 45 FPS-ów. Na tym samym save'ie. O, mogę wam pokazać, że mam 60. Żeby nie było, że oszukuję, mam 60 FPS-ów. Czekaj, a tą nakładkę widać czy nie widać? Widać. Mam 60 FPS-ów, tam patrzę 60, tam 60, tam 60. Patrzę się w kurz, też 60. I tego moda nie dodałem sobie. Co Krix mi wysłał. Na ściernisko. Bo chciałem zobaczyć jak on działa, ale dobra już dupa. No i dobra, żaglujemy sobie po numer 18 to jest. Nie wiem ile to jest headerów na... hektarów. Zaraz tu sobie przyjedziemy do Ćwarem, bo do Ćwara mam. Dobrze się tutaj? Term. A tu nie ma napisane. I... 2.81. To jest powierzchnia na terenu. A ja zrobiłem przejazd i mam 2.300. Więc dosyć ładnie daje. Ale powiem wam, że to oświetlenie czarnego to jest kotnie. Powiem wam tak. Wbiłem do farminga, bo po aktualizacji oczywiście mi się usunęło. To z kabiny sobie trochę pokosimy. Wbiłem sobie do farminga i oświetlenie mi się usunęło i było to podstawowe. Takie jasne, straszne. Tak mi się to nie podobało. Że dosłownie nakarmiłem tego krowy i przewinąłem czas do sierpnia i musiałem wyjść i dodać sobie to oświetlenie, bo szybko się gra się dało. 2200, wracał cały czas 10 na godzinę. A to jest grafika chyba średnio ustawiona. No tak, ja mam średnio. O, Zadier ma 2 godziny już. Antenę na dachu mam GPS-a, więc dlatego używam sobie GPS-ka. Steyr nie ma GPS-a. Więc będę się starał grać tak jak się gra w starych farmingach. Bez GPS-a. Zatem mógłbym też pokosić na rękę, ale wiecie jak jest GPS. Jest taka możliwość go użyć. W sumie mogę sobie po przyrzęki to wyciąć. Start chwilę jest na dachu, jest. A Steyr chyba nie ma. Zresztą jeszcze zaraz zobaczę. Bo ja serio nie pamiętam. On był sierce na pewno. Nie. A ja nie mogę tak zrobić. Ja muszę sobie zrobić tak. Prawie, że Steyr rozszedł. Ma coś na dachu? Nie, nie ma.
Nie, więc Shire nie mam GPS-a. Ale klas już chyba ma. Klas, Deutsch. Gdzie jest Deutschwart? Tak, on ma już antenkę, więc Deutschwara może używać GPS-a. Zresztą wiecie, to jest moc na skrzyni biegu, więc tutaj teoretycznie mógłbym w każdym ciągniku sobie użyć GPS-a, ale chcę trochę realnie zagrać. Nie będę używał GPS-a, skoro nie ma. Będziemy jeździć na rękę. Oraz niektórzy powiedzą, że to tylko farming. No wiem, że farming, ale trochę realności tam sobie zachowajmy, tak? Bo ile można na tym GPS-ie jeździć? Oczywiście John Deere dobrze znany wam T560. Te fajne dźwięki zagrała. Zapomniałem, jakie ta gra ma fajne dźwięki. O, mogę wam pokazać w kabinie, że mam 60 FPS-ków. Żeby nie było. Zresztą ja widzę, bo ja mam w lewym górnym rogu nakładkę od Steama i on mi pokazuje na żywo cały czas, ile mam FPS-ów. I stałe 60 stoi. Więc chyba poprawili lekko optymalizację farminga, mi się wydaje. Bo mówię, na starych odcinkach, przed tym, przed aktualizacją, tam jeden. Już nie wiem, jaka to była wersja wtedy. 1.5 czy 1.6 już była. Nie wiem, ale chyba 1.5 jeszcze była wersja. To miałem po 50. Na odcinku, jak byłem na gospodarze, to miałem 50-40 FPS-ów. A teraz mam stałe 60 na tej mapie. Więc coś tam chyba poprawili. Ale dobra, to nie o tym dzisiaj. No i tutaj sobie skosimy. I będziemy sobie tutaj jeszcze walczyć z mulcherem dzisiaj. A czy coś jeszcze będziemy robić na tym polu? Dzisiaj nie. Właśnie to jest pytanie numer najważniejsze, czy ja tu będę coś jeszcze siał na tym polu. Ale chyba ostatni sezon zasieję sobie. Zasieję sobie ostatni sezon, no bo co tu? A, lampa jest. Dobra, żebym się zapatrzył na te FPS-ki, wiecie? Bym się na FPS-ki zapatrzył i przydzwonił. No, pał. Trzydzieści parę ton. Właśnie miałem dość farę naprawić. Wreszcie kiedyś muszę go naprawić, bo już dobity jest, że mam 50% życia tylko. Życia, no 50% naprawy. Obciążnik też jest dobity. Paliwo ma. Tory zamknięte, ale chyba zdążą otworzyć. Jednak nie zdążyli otworzyć. Właściwie to mnie ciekawi, ile tego sorga będzie, bo im więcej, tym lepiej, tak? Tu była standardowa kamera ustawiona na 60. Dlatego ja lusterek nie widziałem. No i tak sobie kosimy tutaj to pole. Trochę przydałoby się też, żeby umyć, ale no dobra. Czasu nie było. Więc to jest 2,8. A, powierzchnia pola hektar 95. Dobra, o co mi chodziło. To ile już zgoliłem? No to w statystykach powinno być. Sześćdziesiąt dwa ary.
Czyli 60 lat rozbiornik? O, to dobre. Nie, Exit, bo prawie wyszedł z tego. Nie, jak to się nazywa? No tutaj się te komendy troszeczkę inaczej nazywają niż... Hot Visibility, to jest to. Ale zdjęcie zajebiste. Szkoda, że nie sypie. Ale na miniaturkę będzie takie zdjęcie, nie? Zajebiste zdjęcie, aż mi się podoba. O, kurwa. Miałem komponent palanego z wyski. No, mistrz. Gdzie to było? Tutaj. Bo troszeczkę Discord się zaciął. No, Discord mi się troszeczkę zaciął. Ale dobra, ważne, że gra chodzi. I nagrywanie chodzi, to jest najważniejsze. No teraz mi akurat Discord zaczął działać. Dlatego nie mogę skręcić. Czemu 19? Nie jest 19 testu? Czy to jest 13? To jest 13. Tak? Elegancko, podoba mi się ta foto. Kurde, nie wiem, czy nie ustawię sobie chyba nawet na tym. Na Steamie ją chyba sobie ustawię. Jak się wczytuje, tylko jak jest ten panel gry w bibliotece, nie? No ten pasek u góry, te tło. O, tło, właśnie tło. W sumie jak tak stałem, to mógłbym sobie set foba trochę zmniejszyć. Jak da sobie na 20, to sobie trochę bardziej bliżej by było. Ale dobra. Jeszcze co ja sobie walę ten poprzecznik, bo nie mogę na tej drodze nawracać. Poprzecznik oczywiście na rękę, tak? Żeby nie było. Piętnaście minut po 20 zaczynałem nagrywać, więc mam chyba... 15 minut odcinka? Przepraszam, czy mi się przypadkiem nagrywanie nie wyłączyło. Nie, 13 minut, 3... Dobra. Nic się nie wyłączyło, więc... Akurat to sobie skoszę, bo tu będzie 2 hektary zeskolone i potem te 2 hektary zmulczować, to będzie świat i ludzie, jak ja to robię. Więc wtedy akurat o 21 się film skończy. Myślę, że do 21 zajdzie. Powiem wam, na tym setfowie 70 fajnie się gra, bo na 60 nie da rady. Na 60 bym całego headera nie widział. To może zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Same kamera setfo, damy sobie 60, tak jak było. O, widzicie? A w sumie da się. To nie wiem, czy tak nie przybliskało trochę. Tego monitora nie widzę. Tak jest na 60. Tak jest podstawowa ustawiona kamera w tym kombajnie. Dobra, wrócę sobie na tym moją 70. No tak, chociaż słupki dwa widzę i monitor.
I tak to wygląda. Czy dzisiaj jeszcze jeden odcinek nagram? Nie wiem, bo jest już 21 prawie. Ale jakby mi się udało jeszcze jeden odcinek nagrać, to już bym miał cały tydzień z głowy nagrywania. Bo ten film jest na piątek. Tak, to jest na piątek. Na piątek? Nie, na środę. Na środę, bo mi się pomyliły serie. Ten film jest na środę. Dzisiaj jakbym jeszcze udało mi się M-Klika nagrać, to by było już na piątek, tak? Czyli cały tydzień do przodu bym miał nagrane. Bo na sobotę mam Czechy, które się wrzucają. W sumie w sobotę to nie wiem, czy będę żył, bo w piątek impreza, więc... Więc na tą niedzielę przydałoby się nagrać, ale jutro sobota, więc jutro też można nagrywać. Jutro chyba będę w opór nagrywał głosowych odcinków. Powiem wam tak, jakbym... Dobra, nie wiem. Ale łupie na kadę. No zaraz się dowiem, jaki plan tutaj dał z tego pola. Bo tutaj ten młot przewiduje 12 ton z hektara chyba, tak? Potencjalny zysk 13,77 ton z hektara. A tu są 2 hektary bez 5 arów, więc zobaczę, ile będę miał w sudosie tego. I podzielę po prostu na 2, no. Na 2 hektary. Trochę zaniżę plon. Mi się chyba o te dosłownie 5 arów nie będziemy kłócić. No i dobra, i znowu sobie zrobię przecinkę. Raz. Tutaj sobie zrobię przecinkę. To jest ostatni przejazd tutaj ten. Na tym dłuższym, bo potem jeszcze zaczyna klin. A na klinie to wiadomo, że już będzie rozwaszło. Bo już będą krótsze przejazdy, to już będzie więcej kręcenia niż koszenia. Tak więc dam radę. Ale czuć tą masę tego. Jak tam wchodzi na bęben, to wszystko tam harszczy. Oj, ten busem ledwo wyhamował tam. Ale powiem wam, że jakbym jeszcze M-Klika się nagrał, to by było elegancko, już bym miał cały tydzień wtedy filmu nagrany. Więc już by było elegancko. Więc sobotę już bym mógł spędzić sobie na kolejnym nagrywaniu. Na kolejny tydzień. A pewnie ktoś się zapytał, dlaczego cisnę tak z tymi odcinkami. I chcę po prostu na weekend dużo nagrać. I to sobie powrzucać od razu. No bo wiadomo, teraz robota jest, wchodzę do roboty. Od poniedziałku do piątku od 8 do 16. No, po robocie nie da się nagrywać, bo jest ciągle pełna chata. To raz, a dwa, że ciężko chyba jest po robocie taki odcinek głosowy nagrać. Timelapse to wiadomo, to sobie włączy tam w tle nagrywanie i sobie leci, tak? To timelapse to jest dużo łatwiej nagrać niż taki głosowy odcinek. No, więc tak to wygląda. Dlatego będę starał się sobota...
sobotę i niedzielę zawsze nagrać te 4 odcinki, bo 4 odcinki dają mi 8 dni, tak? No bo głosowy jest co 2 dni. Więc mam zawsze ten tydzień do przodu nagrany. A wiadomo, że ten miał trochę inaczej się nagrywa. Chociaż postaram się tym napsu też ponagrywać dużo. Żeby mieć na... No chociaż ten tydzień do przodu, żeby cały tydzień był zapełniony odcinkami. Że tylko sobie dzień mija i się publikują tylko filmy. Już mam 4 filmy wrzucone. 4-4, no. Bo wczoraj, czyli w czwartek, nagrałem mazowiecką. Mazowiecką Polanę nagrałem i Czechy. Tak na psa z Czechów tu nagrałem jeszcze. A w środę? W środę? Tak, w środę nagrałem wam timelapse z Włośnic, którego już dawno wyrenderowałem i wrzuciłem. W niedzielę jest publikacja jego. Znaczy już była w niedzielę. W niedzielę widzieliście ten film już. To ja mówię, że nie widzieliście, no bo jak ten film jest nagrywany, no to jeszcze go fizycznie nie ma na YouTubie, tak. Ale wy go widzicie w środę o 10 rano, więc... Więc 3 dni temu w niedzielę były Włośnice. Ile wyświetleń było, tego wam nie powiem, bo tego to ja nie wiem. Bo skąd mam wiedzieć, co będzie w przyszłości? Dobra, wystawimy rurę i się wysypiemy. Bo nie wezmę tego klina. Za dużo zostało. Ten deczkar jest zarąbisty, ale go chyba będę się zmienić. Ustawmy standardowe tło. Dobra, już wracam do farminga, bo już się chyba wysypało. To sobie zmienię tło szybko. Dobra, tło zmienione. Tło zmienione. Tło zmienione na Steamie. Wrzuciłem sobie to zdjęcie z miniaturki, bo tak mi się spodobało, że... Bo na pulpicie to ja mam. Zestaw John Deere'a z Włośnic. Więc nie wiem, czy tego chyba też nie zmienię sobie. Niekoniecznie na to tło, ale myślę, że możliwe. Ten rząd trochę mi się już przejadł. Ustaw jako tło. Coś mi się klikło tam na ekranie, ale nawet nie wiem co kliknąłem, wiecie? Coś, żebym kliknął, ale nie wiem co. Aha, dobra, widzi. Microsoft Edge włączył, nie wiem czemu. Oj, to zdjęcie mi się podoba na tym, na pulpicie. Zarąbiście na pulpicie wygląda. No, pulpit trzeba sobie zmieniać co jakiś czas. Bo ten zestaw z Włośnic miałem od maja. 4 miesiące, no to... Tutaj to zdjęcie pewnie będzie kolejne 4 miesiące.
Chyba, że kolejne jakieś fajne zdobalne. Z jakiegoś farminga, co mi się bardzo spodoba, to... To sobie zmienię. No dobra, tło to jest... Miniaturkę to jest innego, bo wiadomo, że miniaturkę to się patrzy raz na jakiś czas, a tło na pulpicie to się patrzy w zasadzie 100 razy dziennie, można powiedzieć. W czym zależy, ile razy się minimalizuje jakąś, powiedzmy, grę albo coś. Ale jak włączasz komputer, wyłączasz komputer, to tło, pulpit się pokazuje. Chcesz jakąś aplikację włączyć, czy jakiś folder na pulpicie, to też tło widzisz, też pulpit widzisz. Zdjęcie, no więc... Wita jak jest. Powiem kurczę, trochę też chyba koszenie. Myślałem, że troszeczkę szybciej zejdzie to koszenie. Myślałem, że troszeczkę szybciej to koszenie pójdzie. Czyli na dwa razy niestety. To jest za szeroka. Będzie pełny zestaw. Czy nawet dało więcej niż gra przewidywała. Bo gra przewidywała 13 ton 700. Oto. Gra przewidywała 13 ton 700, a ja ukosiłem 32 tony. Ale powinno wejść na przyczepę. 31 200, czyli na 2 to jest 15 ton 600. Dobra, zrobiłem sobie taki myk, że puszczę sobie pracownika na wierzchłażę, przejedź. A dam mu tutaj, żeby się nie rozwalił. Koguciki. Kombo składamy. Bo na razie nie będzie koszenia. Nie zjeżdża. Ten pan biegu zakręć się może. Mam mu to widzę sam, puszczę, żeby coś widzieć. A nie tylko motowidła. No, 40 na godzinę nie jedzie. Będzie 30 parę. No i przez chwilę jechał. Pociąg przejechał, bo widziałem go na mapie. O! Tu trzeba zjechać, bo z samochodem teraz się nie minę. Przejechał? Dobra, przejechał. A te dwa pola będą się za jakoś skosić. Poza odcinkiem. Bo raczej w kolejnym odcinku... O! Będziemy robić jakąś uprawę i chyba się w rzepaku już. Sztyjer do talerzówki pójdzie. A ten będzie siał. Dojszwar. Dobra, wsiadam do Sztejra i jadę to nie wołować, tylko tego, mulczować. Sztejrem w ostatnim odcinku był siewy. Siewy słonecznika były.
odcinek numer 24 to był. Więc ten jest numer 25. Wiem tylko tyle, że odcinek z M. Krikersem jeden do tyłu, bo tam będzie 24, a to jest 25. Więc z M. Krikersem jeden odcinek do tyłu. Nie wiem jak, ale niech będzie. Wiadomo, że na przykład Alpina może się lekko szybciej zakończyć seria. Chociaż niekoniecznie, bo to są drogie landy i fajne landy tam pod górę. Więc tam będzie co robić. Co tu jest za sobą? 60 pewnie. Bo jeszcze zaraz ten pierwszy przejazd objadę poza kabiną. Żeby sobie widzieć mniej więcej, jak to szeroko brać. No potem w środku pola to już będę sobie jeździć jak chcę. Może na skos lekko będę jeździć, żeby to na fagę jakoś zrobić. Tutaj trochę sobie zmulczujemy trawę, ale trudno. W zasadzie mógłbym jeszcze inaczej to zrobić, że w ogóle sobie poprzeczniaka nie robić i mulczować nawet tą trawę. Ale to tak nie wolno robić. Dobra, spuszczamy i grzejemy. Tutaj maszyna 6 metrów to powinno mieć. Tylko, że to jest 18 na godzinę, więc tutaj nawet spoko idzie ta robota. Mówię, o 21 skończy odcinek i będzie finał. To będzie akurat to 40 minut. Czyli on będzie jakąś 1 giga ważył, więc ja te 40 minut będę wrzucał. W sumie trochę dłużej będę wrzucał, bo mi się czeki wrzucają na sobotę już. Na sobotę musi tak, że chłop poszalał, że jest piątek 2 września, a chłop już odcinek na 10 września można powiedzieć, że wrzuca. No tak, bo to jest 10 września. Ale powiem wam, że spoko, bo będę miał zawsze do przodu nagrane. A jak jest do przodu nagrane, to jest zawsze lepiej. Bo wtedy, przykład jak mi coś by wypadło. To kiedyś, jak chodziłem do szkoły, to miałem wyrąbane te odcinki. W sensie takim, że nie nagrywałem na tak... Chociaż kiedyś się zdarzyło, że nawet miałem zapas na 2 tygodnie, bo taką chęć miałem. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Taką chęć miałem, że nieraz, kiedyś raz mi się udało mieć zapas na dwa tygodnie odcinków. Coś takiego bym musiał jechać. Tak gdzieś mniej więcej muszę jechać. Tak na lewo lusterko, żeby widzieć. Mulczowany teren. Coś takiego muszę jechać. Sobie nawrotkę zrobimy. No tego, że to na zakręcie się poprawi. Zrobię 3 poprzeczniaki. I to na dole też zrobię 3 poprzeczniaki i po skosie będę to mulczało. Tak jak idzie asfalt. To nawijanie w kółku jest najlepsze. Lubię tak nakręcać. Dosyć często to stosuję. Na poprzeczniaka jest zazwyczaj. No tak w polu to tak nie bardzo, bo zawsze na nawigacji się jeździ. Więc takiej nawrotki nie ma gdzie zrobić zbytnio.
Tutaj sobie cofniemy. Zrobimy sobie te dwa poprzeczniaki, tak jak mówię. I będzie elegancko high. Będzie kolejna robota zrobiona na odcinku. Nie wiem, na przykład uprawę sobie strzelę na tutaj na tym płaskim. Chociaż nie wiem, czy tam przed domem robić uprawę na tych górkach, zobaczyć jak z 4 da radę. Myślę, że to też może być dobry plan. A na przykład, a jak będę się chciał siać na odcinku, to tutaj przyjadę. Wiadomo, teraz mam raz, dwa, trzy, cztery pola. Więc teraz troszeczkę większy wybór jest w polach, na którym polu chcę robić sobie coś. Na odcinku. Więc już jest większy wachlarz możliwości, bo tak to przez te 20 odcinków, no dobra, 25, nie miałem zbytnio wyboru. Wyboru nie było. Zbyt dużego. Albo czwórka, albo te dwa koło domu. Więc tam wachlarz możliwości był niewielki. No teraz mogę sobie zrobić tak, że na jednym polu mulczowanie robię na odcinku. Na drugim polu mogę sobie zrobić talerzowanie. Na trzecim siewy. Więc już jakoś to trochę inaczej. Wałowanie sztejerem robiłem chyba. To poza wizją, ale robiłem. Dawo rady, no to szedł. To jest trochę inna skrzynia niż w żądirze. Więc szedł podobnie jak żądir, można powiedzieć. Tylko że tutaj troszeczkę lepiej szedł, no bo miał inną przekładkę biegów. No, Karol Krawczyk kiedy? Czego sześć na torach? Jego słynny tekst? O kurde, Żyda zostawiłem za szerokim krajem. O, raz ile to tam talerzówką wezmę. Ale że całość będzie zmulczowana. Pewnie, że fajnie się tym mulczarkiem jeździ. Fajna robotka, taka szybciutka, 18 godziny, 6 metrów. No ma niby 5,5, ale wierzę, że bierze 6 metrów, bo sprawdzałem to na nawigację. Zdam radę. Dobra, wyjdę trochę spoza kabiny sobie pojeżdżę. Żeby popatrzeć sobie na to oświetlenie trochę. Mówiłem, że będę jeździł na rękę, to jeżdżę na rękę. Bez GPS-ka. Dobra, będę poprawię to, bo będzie mi to potem się po nosach śnić. A to nie jest dobry znak. No, Deutschfahr. To? Steyr już ma 3 godziny. No, ten chwilę z siewnikiem pojeździł. A poza odcinkiem to mogę szybciej grzać, bo mam ten mod. Że będę mógł mod jeździć, ale to tylko po odcinku się tak jeździ. No wiadomo, trzeba szybko ogarnąć chyba. Wiadomo, że szybkie ogarnięcie zajwa to jest połowa sukcesu.
Bo jak szybko się save'a ogarnie, to jest szybkie. Znaczy, jak to się mówi? Jak się szybko save'a ogarnie, to jest lepiej z tego względu, że jest potrzebny w czasie, tak? Na przykład w tym czasie, co ogarniam save'a, mógłbym nagrać jeden cały odcinek, na przykład. Mógłbym nagrać jeden cały odcinek, tak? Z innej serii. Więc tak to wygląda. Dobra, dużo już nie zostało. Zostało 2,5 minuty mi do końca odcinka. Albo sobie lekko przedłużę, żeby to skończyć. Będzie najwyżej 50 minut odcinka, trudno. Ale jak chcę to zrobić? Potem po odcinku nie będą się siedzieć. Czy tak będą się siedzieć, żeby skosić tam te dwa pola? Będą się siedzieć po odcinku, żeby tam te dwa pola skosić i mulcherem przyciągnąć. Więc robotki będzie na robotki jeszcze. A robię to tylko po to, aby w kolejnym odcinku znowu żyć nie było tak. FPS-ów jest, więc można robić. Sobie przejedziemy trochę. Żeby też nie po skosie cały czas nie jeździć. Są teraz trochę wyrąbane, bo się clean zrobił. Ale to było wiadomo, że się zrobi clean. Bo skoro zaczęło się po skosie jechać, to wiadomo, że na prostym się zawsze clean zrobi, tak? Tak, akurat, że Ameryki nie odkryłem. Ale no dobra. To już jest 21, ale ten dzień szybko zleciał w ogóle. Wstałem o 9:20. O 9:20 wstałem? Tak. Tak, o 9:20 wstałem. Do 10 miałem nagrany odcinek z 13 miałem odcinek nagrany do 10. No i potem. Potem o 12, bo wiadomo, że o 10 od razu jak wyszedłem, wrzuciłem ten film. Zacząłem renderować Czechy dzisiaj, bo wczoraj nagrałem, do 22 nagrywałem. Już nie było czasu. Render mi zajął 100 minut, czyli godzina 40. Czyli równo, no nie równo, no bo o 12, o 10, nie, o 11:53 się skończył renderować. No dobra, zaokrągimy do 12, żeby nie było. No i wtedy o 12 chyba 10, tak? Czy coś takiego? Nagrywałem tego. Felsbruna. Felsbruna nagrałem, zrzuciłem go. Ogarnąłem save'a pod kolejny odcinek. Od razu. Bo powiem wam, że jak się jest na save'ie i się od razu to zrobi. Po nagranym odcinku, to się mniej więcej wie, co chce się na kolejny odcinek. A tak przed odcinkiem nie lubię ogarniać save'a. Bo to powiem, że wtedy się nie chce już. Musisz tego save'a ogarnąć, jeszcze odcinek nagrać i to tak już, to nie jest to samo. Wreszcie chociaż trochę godzin sobie nabiję w 22 i. No pewnie, że brakowało mi trochę tej 22, żeby nie było. Znaczy, może nie tyle co brakowało,
Tylko nie miałem po co wbijać jak naprawdę te dwudziestki dwójki, bo wolę, jak sam grałem, to wolałem sobie podgrać starsze farmingi. Albo sobie z Bartkiem Michałem w 15 pograć na Warmii i Mazurach. Albo sobie w 11 popykać trochę samemu. Więc to tak mniej więcej wyglądało. Nie? No i dobra, zostałem jeszcze tak. To nie wezmę tego. Dobra, w sumie może bym wziął, ale. Wolałem nie ryzykować, więc. Przejechałem tak jak przejechałem. O! Elegancko. W sumie bym to zabrał, ale dobra. Zjedziemy na gospodarstwo i kończymy. Dobra, wał się złożył, bo. Wał. Mucer się złożył. Co mnie z tymi wołami? W sumie ten mucer to wygląda jak taki wał. Nie? Takie trzy mniejsze wały. Ale dobra. Dojeżdżamy na gospodarstwo i kończymy. I przelecimy prosto. Bo tu jest chyba najszybsza droga. Bo szybszej chyba raczej nie wiem. A raczej na pewno nie. O, kamień. Dobra, tu sobie same. Tu na oświetlonym. O, i takim kadrem sobie zakończymy ten odcinek. O, się przestraszyłem. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego 48-minutowego odcinka prawie. Ja już wam więcej nie zanudzam tego odcinku, w tym odcinku. Nie będę wam więcej dupy truł. Ten środowy dzień. Więc na razie trzymajcie się, cześć, pa pa.